serdecznie, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście witamy, pozdrawiamy karnawałowo, bo jesteśmy w takim czasie, oczywiście mamy biały karnawał, to widać za oknami, poza tym pozdrawiamy feryjnie, bo są właśnie ferie zimowe, dzieciom, młodzieży, wszystkim, którzy przeżywają tego rodzaju czas, życzymy, żeby to był czas błogosławiony, bezpieczny i oczywiście, żeby to był czas aktywny, kochane dzieci, młodzieży, nie spędzajcie ferii przed telewizorem, przed komórką czy przed laptopem, spędzajcie je w warunkach takich zewnętrznych, a więc narty, czy jakieś tam inne sporty, niech to będzie czas aktywny, nie daj Boże, mówiąc językiem papieża Franciszka, żeby to był czas spędzony też na kanapie. Zejdźcie z kanapy, nie kładźcie się na kanapie, ani przed telewizorem, ani przed jakimś tam innym medium, które na pewno nie pozwoli zobaczyć tego świata realnego, a tylko pozwoli na widzenie świata wirtualnego, czyli świat cyfry, a przecież my chcemy być ludźmi realnymi. Poza tym, drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, pozdrawiamy ekumenicznie, bo właśnie jesteśmy w tygodniu ekumenicznym. Ten tydzień rozpoczął się 18 stycznia, zakończy się 25 stycznia. W związku z tym właśnie tutaj, jak Państwo widzą, jesteśmy we dwóch. Ja, ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach, przedstawiciel Kościoła katolickiego i... Ksiądz Dawid Banach, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach. Tak, szczęść Boże, witam jeszcze raz. Oczywiście tutaj jest miejsce, puste miejsce, tam jest jak gdyby na Wigilię dla księdza Łukasza Wreszuka, proboszcza z parafii prawosławnej. Obowiązki nie pozwoliły, żeby przybyć, żeby być razem z nami, ale pozdrawia nas ekumenicznie i łączy się z nami duchowo i też życzy nam wszystkiego najlepszego, żebyśmy byli jako ludzie ekumeni, ludźmi, którzy szukają tego nie co dzieli, ale tego co łączy. Kochani, tegoroczny tydzień modlitw o jednych chrześcijan upływa nam pod hasłem wyjętym z Księgi Wyjścia ze Starego Testamentu, gdzie szósty werset 15 rozdziału brzmi: prawica Twoja wsławiła się mocą. Te słowa nam zostały wybrane przez chrześcijan z Karaibów, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie jakby treści modlitw na ten tydzień przeżywany przez nas, tydzień modlitw o jedność chrześcijan. A wiąże się to także jakby z ich kontekstem kulturowym walki o wolność, walki z niewolnictwem. Tutaj w Polsce jakby nie mamy takiego problemu, aczkolwiek myślę, że też ten tydzień pozwala nam na szersze spojrzenie na chrześcijaństwo. Często tutaj jako wyznawcy Chrystusa z różnych wyznań nie jesteśmy świadomi do końca tego, że nasi bracia, czy ewangelicy, czy prawosławni, czy też katolicy, często w różnych częściach świata nie cieszą się taką wolnością, jaką my tutaj się cieszymy. Cierpią prześladowanie, są zabijani, mordowani i dla nich ten Chrystus, który często dla nas tutaj w kontekście europejskim bywał w zasadzie bronią przeciwko sobie, kiedy wzajemnie w przeszłości tutaj wykluczaliśmy siebie, czy też robiliśmy sobie przeróżne teologiczne uwagi, wypomnienia. Dla innych miejsc na świecie Chrystus, mimo różnic wyznaniowych, jest tym, który niesie wolność, dosłownie, który pomaga przezwyciężyć te zło, które tych ludzi dotyka, jest takim ratunkiem w przeżywaniu tych trudnych dla nich chwil. Więc jakby myślę, że dzięki tym treściom zawartym właśnie w tych prostych słowach z Księgi Wyjścia my sami możemy tutaj w kontekście naszym polskim ubogacić siebie i spojrzeć na siebie z większą życzliwością, wiedząc, że nasi bracia z różnych wyznań często nie mają ze sobą takich problemów, jakie my miewaliśmy tutaj, bo walczą o przetrwanie, walczą o życie, walczą o to, by móc, tak jak my w wolności, zbierać się w Kościele i wyznawać Chrystusa. Właśnie, proszę Państwa, jeżeli chodzi o to hasło, ja pozwolę sobie, żeby jeszcze powrócić do treści tego hasła. Prawica Twoja wsławiła się mocą. Zwróćmy uwagę na słowo moc. My, jeżeli mówimy o mocy, często mamy na myśli moc ciała, moc fizyczną, moc intelektu. A tutaj chodzi o moc ducha. Mamy być silni, proszę Państwa, silni w budowaniu, bo tylko w jedności jest siła. Jeżeli my jesteśmy rozbici, jesteśmy nie tylko w stanie wojny, tylko jesteśmy w stanie obojętności, ale jesteśmy po prostu słabi. Dlatego właśnie ta moc musi być jednością i właśnie ta jedność pozwala na to, że my jako ludzie, którzy wierzą w Chrystusa, którzy mają
ten sam krzyż na ścianie czy gdzieś indziej i którzy mają to samo Pismo Święte, tę samą Ewangelię, ten sam Nowy czy Stary Testament, że my, jeżeli będziemy właśnie od tego fundamentu zaczynali, to na pewno powrócimy do tych słów, które zapowiedział Chrystus na początku swojej działalności. A modlił się właśnie, pamiętamy te słowa, modlił się w Wieczerniku: Ojcze, spraw, aby oni stanowili jedno. Zobaczmy, właśnie ta jedność, już ona była nadwyrężona, już ona była w jakiś sposób zachwiana wtedy, kiedy żył Chrystus. Już wtedy różni ludzie zaczęli dzielić się, wprawdzie łagodnie dzielić się, niespostrzeżenie, ale mówili: jestem Kefasa, jestem Piotra, jestem Apollosa, albo jeszcze tak kogoś innego, więc już te pierwsze zalążki tych właśnie podziałów pojawiały się. I oczywiście na przestrzeni wieków wiemy, że te podziały były coraz bardziej ostre, coraz bardziej niebezpieczne. Dochodziło do tego, że żeśmy nawet wzajemnie obrzucali się klątwami takimi uroczystymi, karami kościelnymi, ekskomunikami. Dopiero w 1964 roku została zdjęta wzajemnie ekskomunika z kościoła prawosławnego i kościoła katolickiego. Papież ówczesny Paweł VI i Ategenoras II właśnie, oni zdjęli te właśnie ekskomunika, więc byliśmy, że tak powiem, odwieszeni. I dzisiaj jesteśmy na takiej wspaniałej drodze, która prowadzi do jedności, na tej drodze, na której szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas dzieli, a tego, co nas łączy, proszę Państwa, jest bardzo dużo. Łączy nas wolność, tak? Właśnie to słodkie słowo wolność. Wolność nie tylko w sensie, że ja mogę się poruszać swobodnie, ale wolność słowa, wolność wyznania, wolność religii, wolność od nędzy, wolność od głodu, wolność od wojny, wolność od różnego rodzaju zniewoleń. Ta właśnie wolność w sensie odpowiedzialności. I właśnie od taką wolność też módlmy się i takiej wolności sobie wzajemnie życzmy, żebyśmy byli ludźmi wolnymi. Popatrzmy tutaj przed kamerą suwalskiej telewizji, jesteśmy wolni, prawda? Ksiądz Dawid, ja, tu ksiądz Łukasz duchowo, my jako ludzie wolni jesteśmy we wspólnocie. Jesteśmy w tej wspólnocie ekumenicznej, która pozwala na to, żebyśmy patrzyli na tego samego Chrystusa, na ten sam krzyż, żebyśmy brali, jeszcze raz podkreślam, to samo Pismo Święte do ręki. No i myślę, że w tym dialogu ekumenicznym też warto jest wskazać na pewien ogromny postęp, który był w ostatnich 50 latach uczyniony. Dziś jesteśmy już po obchodach 500-lecia reformacji, w których to były obchody, gdzie brał udział i zarówno papież Franciszek, i na terenie Polski prymas Polski. Tutaj u nas w Sołkach były też różne uroczystości. W zasadzie ostatnio bardzo ciekawie podsumował w ogóle proces reformacji arcybiskup Ryś z Łodzi, arcybiskup katolicki, który powiedział, że reformacja też była pewnym zwrotem przeciwko temu, co było niekatolickie w katolickim kościele. Co dziś, było nadużyciem. Tak, nadużyciem. Dziś potrafimy odpusty, o tym, handel odpustamy, dziś prawda? Mamy wiele wspólnych stanowisk i to cieszy, bo no przecież jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa. I świadectwem bycia uczniem Chrystusa nie jest walka, nie jest spór z drugim swoim bratem czy siostrą w wierze, ale jest właśnie dawanie wspólnego świadectwa poprzez dzieła miłosierdzia, dzieła miłości. Tutaj zawsze cieszę się, że i ksiądz Leszek, też staram się zawsze z mojej strony być na tych wszystkich wspaniałych akcjach w parafiach różnych, po to, by się właśnie wspierać, by dawać wspólne świadectwo o tym, że działamy razem ku czci jednego Boga, Jezusa Chrystusa. Tak, jesteśmy dziećmi tego samego Boga, chociaż my nie zawsze to zauważamy, chociaż nie zawsze to widzimy. A proszę Państwa, jeżeli tutaj chodzi o słowo spór, tutaj to słowo usłyszeliśmy przed chwilą z serca księdza Dawida. Właśnie to słowo spór, jeżeli ono ma taki wymiar dialogu, niech ono istnieje. My możemy się spierać, prawda? Możemy się kłócić, ale ma być to kłótnia, spieranie się czy dialog budujący. Nie możemy skakać sobie do oczu, nie możemy w sobie wyrzucać, że ty jesteś gorszy, jestem lepszy, proszę Państwa. Absolutnie tutaj nie ma czegoś takiego. W oczach Bożych jesteśmy wszyscy siostrami, braćmi, a On jest naszym Ojcem. Tylko że nasz egoizm, nasze często takie właśnie pyszne życie dopuszcza do tego, nie pozwala, chociaż pozwala też, że my właśnie tutaj konkurujemy w tym, kto jest lepszy. Nie, proszę Państwa, tu nie ma zawodów, tu nie ma boiska, tu nie ma jakiegoś tam, prawda, ringu, gdzie my mamy się wzajemnie zwalczać i okładać się pięściami, mamy się okładać sercami, proszę ojca Dawida. Myślę, że ta wskazówka też dla małżeństw, która wypływa z Pisma Świętego, która mówi: kłóćcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, też powinno być brane w kontekście Kościoła, przecież możemy się właśnie spierać, żeby wypracować wspólne jakieś stanowisko, które dla nas będzie tożsame.
ale nie dopuszczaj tego, żeby w tej kłótni pojawiał się grzech, czyli złość, nienawiść. Niszczenie się wzajemne. Dokładnie. Tak. Więc mówię, to jest dla nas zadanie jako duchownych, ale też to, że my wypracowujemy pewną myśl teologiczną czy ekumeniczną tutaj patrząc dalej, to też nie jest tak, że my tutaj wnosimy jakiś nowy w ten świat. Spójrzmy na małżeństwa, które mamy w parafiach. Bardzo wiele małżeństw jest mieszanych, szczególnie w takich kościołach mniejszościowych, gdzie te rodziny żyją pod jednym dachem, łącząc sobie różne tradycje chrześcijańskie, różnych wyznań. Nie tylko ewangelicko-katolickie, ale przecież katolicko-prawosławne, gdzie i święta się obchodzi podwójnie, i inne zwyczaje. I tam nie ma kłótni, nie ma sporu. Tam jest miłość, która motywuje do tego, by wspólnie wyznawać Jezusa Chrystusa. Tak, miłość nie zna wyznania, proszę Państwa. Miłość to po prostu miłość. Ona też nie zna żadnych granic. Poza tym, odnośnie tej kłótni, ja pamiętam, moja babcia, jak moi rodzice kłócili się, to wtedy brała nas, dzieci, była nas piątka, przytulała do siebie i mówiła do nas tak: dzieciątka, moje wnuczęta kochane, nie martwcie się, nawet aniołowie się w niebie przemówią, prawda? Więc przemówić się, pokłócić się, to jest ludzka rzecz, prawda? To jest ludzka rzecz, tylko tutaj, co powiedział ojciec Dawid, niech słońce nie zachodzi na zagniewanie wasze, bo właśnie ta kłótnia, czy te jakieś tam różnice zdań, one muszą być, my nie możemy być takim monolitem, byłoby to życie wtedy bardzo nudne, prawda? Papież Jan Paweł II, o czym często to mówię, mówi o tak zwanej różnicy w jedności, w różnorodności. My możemy się różnić, ale różnić się kulturalnie, różnić się twórczo, różnić się radośnie, prawda? Różnić się po Bożemu, bo można różnić się po diabelsku. I takiej różnicy nie daj Boże. I właśnie my w tygodniu ekumenicznym modlimy się o to, żeby to było takie różnienie się Boże, a nie diabelskie. Żebyśmy nie wygadywali sobie, żebyśmy nie wygarniali sobie, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto więcej popełnił błędów, a kto mniej, kto jest bliżej krzyża, kto jest dalej krzyża, kto jest bardziej trzymający Ewangelię, a kto jest słabiej trzymający Ewangelię. Proszę Państwa, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy słabi, prawda? Ale ta słabość nie może nas usprawiedliwiać. Ona ma nas oskarżać i wzywać do tego, że musimy być mocni, właśnie mocni. Prawica, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, Twoja wsławiła się mocą. My mamy też wsławić się mocą, a ta moc to ma polegać na tym, że mamy pokonywać wszelkie różnego rodzaju rzeczy, które nas może nie tyle różnią, ile które nas skłócają i które prowadzą do gniewu, albo które prowadzą do tego, że wzajemnie się czy oskarżamy, czy wyrzucamy sobie wzajemnie, bądź też po prostu nie chcemy być. Czyli obojętnie. Obojętność, proszę Państwa, jest naprawdę czymś bardzo złym. Leżałem przy drodze, zbity jak pies, ludzie mijali mnie, lecz żaden z nich nie pomógł mi. Właśnie, obojętność. Mijają mnie, bo są obojętni, a ja potrzebuję pomocy. Potrzebuję dialogu. My potrzebujemy pomocy, wzajemnej pomocy, czyli potrzebujemy Chrystusa. To jest właśnie ta moc, proszę Państwa. To jest ta moc, która ma być naszą mocą i która ma prowadzić do jedności. Do tej jedności, o którą modlił się Chrystus w Wieczerniku. Ojcze, spraw, aby oni stanowili jedno. Przełóżmy to na nasz język, abyśmy my, proszę Ojca Dawida, stanowili jedno. I tego sobie wzajemnie życzymy. Dokładnie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi właśnie o program Tygodnia Ekumenicznego w naszym mieście, to już to może przeszłość, bo w ubiegłą niedzielę w kościele prawosławnym o godzinie 10 było nabożeństwo ekumeniczne, o godzinie 12 w kościele ewangelickim, a u nas w świętym Kazimierzu w najbliższą niedzielę godzina 17. Oczywiście też w kościele świętego Aleksandra w ubiegłą niedzielę o godzinie 18. O tym trzeba wiedzieć, że właśnie my nie tylko spotykamy się przed kamerą, czy przed mikrofonem, czy na ulicy, ale spotykamy się także w kościołach, może przede wszystkim w kościołach, a więc w domach Bożych, to proszę Państwa, dom Boży, a tam, gdzie jest dom Boży, tam jest Bóg, a tam, gdzie jest Bóg, tam jest miłość. Ta miłość, która ma nie jedno imię, a nade wszystko ta miłość przebaczająca. Kochani, życzymy wszystkiego najlepszego, serdecznie pozdrawiamy, niech Pan błogosławi. Udzielimy teraz błogosławieństwa. Ja w duchu katolickim, a ksiądz Dawid w duchu protestanckim, przepraszam, w duchu ewangelickim, tak. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju z Chrystusem. I niech ci błogosławi Pan, niechaj cię strzeże, niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłości w będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie, niechaj ci da swój pokój. Amen. Bóg zapłać wszystkiego lepszego. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia. Z Bogiem.